Witajcie, z tej strony Mateusz, redakcja Komputer Świata. Jak w co każdy piątek zapraszamy na Tygodnik, czyli zbiór najważniejszych informacji z ostatniego tygodnia. Zostańcie z nami. Zaczynamy od smutnych informacji z kraju kwitnącej wiśni. Po długiej walce z chorobą w wieku 55 lat zmarł Satoru Iwata, wieloletni prezes firmy Nintendo. Iwata kierował gigantem z Kyoto od 2002 roku. Był pierwszym prezesem firmy niezwiązanym z rodziną Yamauchi, która władała Nintendo przez ponad 100 lat. Karierę rozpoczynał jako programista w studio HAL Laboratory, kojarzony dziś z takimi seriami jak Rigby, Super Smash Bros. Czy Mother. Po objęciu przez niego stanowiska CEO Nintendo, koncern przeszedł ogromne zmiany. To za czasów panowania Iwaty na rynku pojawiły się konsole zupełnie inne od produktów konkurencji, które zmieniły świat gier wideo. Satoru Iwata cieszył się szacunkiem wśród fanów Nintendo. Miał do siebie ogromny dystans. Często sam zapowiadał nowe gry, a gdy jego firma borykała się z problemami, obciął sobie pensję. Nie wiadomo jeszcze, kto będzie następcą Iwaty. Tymczasowo stery nad firmą obejmuje Shigeru Miyamoto i Genio Takeda. Instagram rośnie jak na drożdżach. Kilka miesięcy temu twórcy serwisu pochwalili się, że mają już 300 milionów aktywnych użytkowników każdego miesiąca, a teraz ujawniono nowe szczegóły. Instagram pochwalił się, że w Wielkiej Brytanii z serwisu korzysta już 14 milionów osób, a 70% wszystkich użytkowników pochodzi spoza Stanów Zjednoczonych. Co najciekawsze, każdego dnia Instagramowicze publikują aż 70 milionów zdjęć, pod którymi pojawia się średnio 2,5 miliarda polubień. Trzeba przyznać, że liczby te robią wrażenie. Instagram powstał w 2010 roku i początkowo dostępny był jedynie z poziomu aplikacji na urządzenia z systemem iOS. Z czasem pojawił się także na Androidzie. Już w kwietniu 2012 roku Instagram miał 100 tysięcy milionów aktywnych użytkowników. Potencjał szybko rozwijającego się Instagramu dostrzegł Mark Zuckerberg, który w 2012 roku przejął usługę za około miliard dolarów. Warto dodać, że Instagram jest w fazie wdrażania zdjęć w większej rozdzielczości. Do niedawna publikowane zdjęcia miały jakość 640x640 pikseli, ale obecnie jest to już rozdzielczość 1080x1080 pikseli. We wtorek przed godziną 14 czasu polskiego NASA opublikowało najlepsze jak do tej pory zdjęcie Plutona, które zostało wykonane z odległości 476 tysięcy mil. Nastąpiło to po ponad 9 latach lotu sondy New Horizons. Sonda w podróż wyruszyła w styczniu 2006 roku. W ubiegły wtorek przeleciała ona obok Plutona w odległości zaledwie 12,5 tysiąca kilometrów. Lot sondy do Plutona trwał 9,5 roku. W tym czasie New Horizons pokonała 5 miliardów kilometrów. Opublikowane przez agencję NASA zdjęcia to najlepsza jak dotąd fotografia Plutona, która pozwala nam przyjrzeć się mu z bliska. Wcześniejsze zdjęcia, wykonywane teleskopem Hubble'a, pozostawiały wiele do życzenia, dlatego misja New Horizons była tak ważna. Sygnał dociera do naszej planety po około 4,5 godziny od nadania, a transmisja danych odbywa się z prędkością od 600 do 1200 bitów na sekundę. Mimo to, przyznajecie, chyba warto było czekać. Ciekawostka, sondę napędza procesor stosowany m.in. w konsoli PlayStation. Microsoft sfinalizował pracę nad Windows 10. System osiągnął status RTM, a w międzyczasie testerzy otrzymali dostęp do kompilacji z numerem 10240 z gałęzi TH1. Microsoft jeszcze nie pochwalił się oficjalnie sfinalizowaniem prac nad Windowsem 10, ale zarówno NeoWin, jak i The Verge raportują, że nowe okienka osiągnęły status RTM i zostały przekazane w ręce partnerów. Tymczasem uczestnicy programu Windows Insider otrzymali dostęp do Windowsa 10 Build 10240 z gałęzi TH1. Niemniej nie wiemy, czy nowa kompilacja jest rzeczywiście wydaniem RTM. Gigant z Redmond tego nie potwierdził. W Windows 10 Build 10240 nie znajdziemy już znaku wodnego w prawym dolnym rogu ekranu. Ponadto Microsoft pochwalił się wydajnością przeglądarki Edge, która jest szybsza od Google Chrome. Dla przykładu, w benchmarku SunSpider
Edge jest o 112% szybszy. W teście Octan jest o 37% szybszy niż Chrome. Insiderzy mogą pobrać nowy build bezpośrednio z poziomu usługi Windows Update. Microsoft na razie nie udostępnił obrazów z tą wersją dziesiątki, choć te już krążą po sieci. Premiera Windows 10 odbędzie się 29 lipca. Tego dnia rozpocznie się proces aktualizacji. Oprogramowanie będzie dostępne za darmo dla użytkowników indywidualnych z systemów Windows 7 i Windows 8.1. Jeśli wykonacie aktualizację w ciągu pierwszego roku, to otrzymacie dożywotnią licencję na Windows 10. To już wszystkie informacje na dziś. Po więcej zapraszam oczywiście w kolejny piątek, a Wy w tym czasie komentujcie, lajkujcie i subskrybujcie nasz kanał, aby nic Was nie ominęło. Do zobaczenia!